Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Jest niedziela i minęła 21. Jak minęła 21, jest niedziela, to czas na wasze wyczekiwane, ukochane i najlepsze show internetowe. Startujemy. Tomasz Sekielski, to jest Sekielski Sunday Night Live, a Marcin B. już pisze na czacie: ostatnio wciągałem parówki oglądając Sekielskich, a dzisiaj fast food. To chyba nie idzie w dobrym kierunku. No nie, Marcin, zmień dietę, oglądaj Sekielskich. Wraz ze mną dr Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw kreowania wizerunku publicznego. Dobry wieczór. Oraz redaktor naczelny Goniec.pl Janusz Fertner. Dobry wieczór. Słuchajcie, chciałbym, wiem, i tak zejdzie pewnie na Kamińskiego, tym bardziej, że Mirek Kamińskiego i Wąsika, na przestępców, na skazańców. Na Mariusza i na tego drugiego tam. Maciej. Się chyba tego tam całego nazwiska. Nie? Ale nie, oni mówią. Nie, można już. Można. Już jest po wyroku, można. Na etapie śledztwa prokuratorskiego. Okej, okay. Rozumiem. Na pewno o tym pogadamy jeszcze, ale chciałbym zrobić dwa kroki do przodu. Wtorek. Komisja śledcza. Jarosław Gowin. No i waszym zdaniem, co Gowin ma na Kaczyńskiego, że wszyscy z opozycji tak zacierają rączki? Z jakiej opozycji? Z dzisiejszej koalicji, z dawnej opozycji. Utrwaliło się, nie? No tak, jest... tak, tak. Ale to jest dobre, wiesz, dlatego że wszyscy się skoncentrowali na tej bieżączce. I tam gdzieś przemknęło tylko w jakiejś informacji, że już tam 9, tak? 9, pierwszym świadkiem będzie Jarosław Gowin. I w zasadzie nie ma podniety, to znaczy nigdzie się o tym nie mówi. No ale właśnie się dziwię, że bo to nie w kij muchał. Ja też się dziwię, dlatego że to będzie pierwszy pocisk i no zobaczymy, czy okaże się pustą torpedą, czy jednak uzbrojoną. Co ma? No może mieć bardzo dużo rzeczy, a przede wszystkim ma uraz. I to jest najważniejsza rzecz w tej sytuacji, dlatego że Jarosław Gowin o mało nie został, jego całe środowisko polityczne i też podobno rodzina nawet, przemielona przez tą pisowską technologię, czyli od znalezienia człowieka, później paragrafu, po różne inne rzeczy. I o mało go podobno dosłownie, nie tylko w przenośni, nie wykończyli. W związku z tym tam się mogą otworzyć wrota piekieł rzeczywiście dla PiSu. Jarosław Gowin, jeden z najbardziej, nie wiem jakiego słowa użyć, dziwnych postaci w polskiej polityce. To znaczy, Jarosław Gowin to jest człowiek, który zawsze podejmuje jakieś decyzje w życiu i nie chce jakoś tak, no bo oczywiście wiemy, co przeżył i mam duży szacunek do niego, do człowieka, ale chcę też przypomnieć, że to był przede wszystkim człowiek, który właściwie tworzył ten cały układ i to w najbardziej gorącym, szalonym momencie tworzenia się tego całego systemu. To znaczy ja chciałbym jednak przypomnieć, że Jarosław Gowin to przede wszystkim był człowiek, który za każdym razem z pełnym przekonaniem podnosił rękę za miliardami złotych na telewizję publiczną. Jarosław Gowin doskonale wiedział, co się akurat w tamtym okresie działo. Telewizja publiczna akurat wtedy, gdy dostawała te miliardy kolejne i gdy to budziło największe kontrowersje, brała na celownik wielu przeciwników władzy. A więc pamiętajmy, że Jarosław Gowin, zanim sam bardzo mocno oberwał, to przyczynił się. Każdy głosujący wtedy przyczyniał się do tego, że TVP brała na celownik różnych ludzi. Mógłbym wymienić kilka spraw już zapomnianych. Jedną z takich, która mi najmocniej leży na sercu, to sprawa 14-letniego syna Adama Bodnara, który także bodaj 13 artykułów TVP Info ujawniających jego problemy, z jakimi się zmagał jako nastolatek. I to był atak po prostu w rodzinę. Coś, co przeżył później także Jarosław Gowin. Natomiast oczywiście Jarosław Gowin jako były polityk, który wypadł już dzisiaj właściwie z tego politycznego obiegu, jak dla mnie ma po prostu obowiązek stawienia się przed tą komisją, powiedzenia wszystkiego, co wie na temat tych przekrętów, które się działy, jeśli chodzi o wybory kopertowe. Oczywiście być może to jest także moment, żeby opowiedział w szczegółach na temat ewentualnych akcji, które były podejmowane przeciwko niemu, jeśli były wykorzystywane jakiekolwiek nieetyczne, mówiąc najłagodniej, metody, to też powinien o tym powiedzieć publicznie. Natomiast powiem wam szczerze, że ja się akurat nie dziwię, że ta sprawa tak nie grzeje. To znaczy sprawa wyborów kopertowych, oczywiście
tam się to było nie tak jak trzeba, ale też ja uważam, że to był specyficzny bardzo moment. To znaczy, jak na wiele grzechów Prawa i Sprawiedliwości w odniesieniu do różnych ludzi, do różnych grup społecznych, do przepisów prawa, do porządku prawnego, to te wybory kopertowe, to jak dla mnie to jest sprawa, którą trzeba wyjaśnić. W ogóle nie robiłbym w tej sprawie komisji śledczej. Znaczy, to jest moim zdaniem dosyć prosta sprawa do oceny. Moim zdaniem powinna się zająć struktury państwa, prokuratura tym. Znaczy, to nie jest tak, że każdej głośnej sprawie, która się wydarzyła, konieczna jest komisja śledcza. Natomiast Jarosław Gowin, jak dla mnie, ma obowiązek wstawić się tam, powiedzieć wszystko, co wie, a my będziemy mogli to wtedy ocenić. Na pewno czegoś nowego na temat funkcjonowania tego państwa się dowiemy. Chociaż moim zdaniem już dziś mniej więcej wiemy, jak wyglądała ta organizacja. No myślę, że dlatego zostało to wybrane jako pierwsze, żeby był pierwszy sukces, bo tam jest wszystko jasne. Natomiast nie będzie sukcesu, bo tak de facto trzeba by postawić stan oskarżenia bardzo ważnych ludzi, którzy moim zdaniem tego unikną. Będzie sukces, a przynajmniej widok na sukces jest polityczny. Dlaczego jest Gowin pierwszy? No bo Gowin chodził i opowiadał te swoje dyrdy małe, że to dzięki niemu nie doszło do tych wyborów kopertowych. No to chciałem powiedzieć, że ofiar jest więcej politycznych tych wyborów kopertowych. Oni chcieli po prostu skroić wybory tak ordynarnie i na chama, to znaczy wyznaczenie Poczty Polskiej do przeprowadzania tych wyborów, wydanie polecenia, przecież premier Morawiecki tutaj jest pierwszy na ławę oskarżonych i to nie trzeba mieć doktoratu po Jagiellonce z prawa, a wręcz może lepiej nie mieć w tej sytuacji. Sasin drugi, który już też widzę, że po mediach trochę zaczyna, mówiąc kolokwialnie, kapować na Morawieckiego. I wydanie tych, wymuszenie tych zgód, żeby burmistrzowie, prezydenci i tam wójtowie wydawali dane osobowe, no to ci ludzie też się nie nadają do tego, powinni też stanąć przed sądem. I to jest szybka ścieżka, bo politycznie to musi być pewien show, tym bardziej, że za chwilę będzie większy show, a show must go on. I ponieważ to można zakończyć w miarę szybko oddaniem tego do prokuratury, to dlatego to jest pierwsze, moim zdaniem. No właśnie, ale ja w ogóle nie kupuję tego. To znaczy, to właśnie prokuratura, w dodatku niezależna jak od polityków, niezależna od Adama Bodnara, Ministerstwa Sprawiedliwości, powinna w Polsce funkcjonować jak najszybciej. Oczekuję takiej dyskusji dzisiaj po nowej władzy, bo przez 8 lat zrozumieliśmy, ja to tak naprawdę dzięki PiS-owi tak naprawdę bardzo mocno zrozumiałem, dlaczego prokuratura i Ministerstwo Sprawiedliwości muszą być co do zasad od siebie oddzielone. Czy dzisiaj funkcjonowanie dalej w tym klimacie, że najpierw stawiamy komisję śledczą i robimy show polityczne, a później... Nie, dopóki jest Duda prezydentem, nie ma szansy na rozdzielenie tej urzędu. Owszem, nie ma na to szansy, ale funkcjonowanie właśnie w takim klimacie, to znaczy, że bierzemy na celownik czołowych polityków innej partii, później prokuraturze, która... To są potencjalni przestępcy. Tu nie patrzmy na to, jak czołowi politycy innej partii, bo... Wielu polityków to potencjalni przestępcy. No to jest tak, że... Słuchajcie, no ja już widzę, że co się dzieje a propos Kamińskiego Wąsika, który mieliśmy ale to mówić, jest, ty wiesz, inna sprawa. Że nie, no to nie jest inna sprawa. Stop. To nie jest inna sprawa. Oni zostali skazani za nadużycie stanowisk, za władze. Wykorzystanie stanowisk urzędniczych do celów niezgodnych z prawem. Jeśli ktoś, planując wybory, łamie prawo, a łamał, ponieważ po to próbowano przepchnąć ustawę Bezkarność Plus. Tak jest. To zdecydowanie się zgadzam. No to nie możemy tego bagatelizować. Jeśli zaczniemy machać ręką albo tłumaczyć, że nie wolno ich ścigać, bo to są czołowi politycy, właśnie ścigajmy ich dlatego, że to są czołowi politycy. Ale ja się z wami totalnie zgadzam. Nie, i właśnie się nie zgodziłeś. Właśnie przed chwilą powiedziałeś, że nie chcesz show i nie chcesz... Ja właśnie nie chcę show, ja chcę ścigania. Ja chcę takiego odpowiedzialnego państwa, które jest... Ale kto ma to zrobić? Nie ma prokuratury. Prokuratura musi to robić. Ale słyszałeś, co prokurator Barski powiedział ministrowi Bodnarowi, gdy ten powiedział do niego, wycofujemy delegację dla 140 prokuratorów. No to prawda, ale prokuratora pokazał dzisiaj... Pokazał mu środkowy palec, tak możecie... mu pokazał. No. Znaczy ja wam powiem tak, ja bym chciał... Oczywiście ta komisja się odbędzie i jestem większym zwolennikiem tych innych komisji, zwłaszcza sprawa Pegasusa, bo to jest rzeczywiście takie dla mnie przykład sprawy, którą powinna się zajmować komisja śledcza. Wybory kopertowe mniej więcej są jak dla mnie rozpracowane, to znaczy ja uważam, że to, co będziemy się z tej komisji dowiadywać, to raczej już zostało powiedziane, bo przemieliliśmy, ale okej. Okay. Ja nie jestem przeciwnikiem tej komisji, ja bym tylko chciał pójść nawet o krok jeszcze dalej. To znaczy cała ta dyskusja dzisiaj wokół tych komisji, wokół Kamińskiego Wąsika,
budzi ogromne emocje obywateli, już prowadząca nas jednak do tego, że równość wobec prawa to jest jednak fikcja, nie? To znaczy, że gdy są politycy, to ich ta sprawiedliwość może nie spotkać. To znaczy, ja bym chciał jeszcze kolejnej dyskusji na temat immunitetów poselskich. To znaczy, sugerowałbym, żeby ci wszyscy ludzie, których ty, Mirosław, wymieniłeś, Morawiecki, Sasin, żeby było takie publiczne oczekiwanie, żeby właśnie w przyszłości, czy to od razu, czy w przyszłości, mogli pracować śledczy, ludzie powołani do tego właściwie, właśnie tacy, którzy nie są politykami i właśnie korzystają z show. Ja bym chciał takiej prawdziwej pracy, ale żeby ta dyskusja miała sens i żebyśmy mogli w ogóle osiągnąć coś takiego, taki społeczny konsensus, że być może te immunitety to nie jest w każdej sprawie dobra okoliczność, no to też mamy sprawę i ja uważam, że ona absolutnie może być formą nagonki, ona była formą nagonki prawicowej i tak dalej, ale chociażby Tomasza Grodzkiego. Ja uważam dzisiaj, że byłoby bardzo uczciwym gestem z jego strony, gdyby on także zrzekł się immunitetu. To znaczy, żeby móc wysłać sygnał społeczny, ale taki pełen sygnał społeczny. Nie tylko, że my dzisiaj będziemy mówić, że politycy PiS niech oddają, a niech inni przedstawiciele innych partii nie, bo te sprawy na pewno są jakieś skręcone. Znaczy, każdy obywatel nie ma takiej szansy, jeśli jest o cokolwiek podejrzany, później oskarżony. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali o tych osobach, które pojawiają się w przestrzeni publicznej i mogli pokazać obywatelom, społeczeństwu, że podlegają tym samym zasadom, gdy pojawiają się tego typu sprawy, co obywatele. Problem jest tylko taki, że nie ma prokuratury, która jest niezależna, bo jest tak ominowane, to zaminowane i otoczone drutem kolczastym. No ja nie słyszałem w życiu, żeby podwładny pokazał swojemu szefowi duży palec i się cieszył z tego, że może to zrobić, to po pierwsze. Po drugie, nie zgadzam się na ten symetryzm. Jeżeli Grodzki miałby się zrzec immunitetu z tego powodu, że oskarżyła go prokuratura, a jak się okazuje, tam nie ma nawet dowodów na to. No jego nie oskarżyło. No właśnie. Ale wystąpiła teraz o uchylenie immunitetu. Dobrze, ale bo dajemy się wpuścić w kanał. Dajemy się wpuścić w kanał wszyscy, albo większość w Polsce, że jest jakiś PiS, któremu zabrano władzę nielegalnie, że było wszystko cacy i super, bo ci też są przekrętasami. Ja bym im dał jeszcze ze 3 tygodnie albo 3 miesiące, niech narobią przekrętów, chociaż wolałbym, żeby nie narobili przekrętów i żeby była szansa na wymianę, bo to, co się działo przez 8 lat, to, co mówiłeś o synu Bodnara, ale tutaj jest jeszcze zabójstwo Adamowicza, czy samobójstwo syna Felix posłanki. Wiesz, to są rzeczy, które, jak ja widzę teraz ministra Wójcika, który z bezczelnym wyrazem twarzy opowiada jakieś dyrdymały, czy ministra Horałę, który robi to, co cały PiS robi od 8 lat, czyli retorsio argumenti, czyli zarzuć przeciwnikowi to, co tobie można zarzucić, tylko musisz wielokrotnić dawkę. No przed wyjściem do studia zobaczyłem fragment, jak mówi, że no to chyba mafia jednak teraz jest, bo są to mafijne rzeczy. Mówi to facet, który jest w mafii. Takiego trzymania na władzy i takiego oddawania władzy nie widziałem po 1989 roku. To no, o tym trzeba mówić głośno. Jeżeli ktoś jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu, to, że prezydent jest nieudacznikiem, to jest jego problem, nasz też oczywiście, bo to jest ten chaos prawny, od tego się zaczął, to idzie do więzienia, albo nie wiem, ma odroczone, albo idzie na roboty, albo nie wiem, te tam społeczne, albo płaci karę, to zależy od tego, co się robi. Natomiast tu idzie walka o dwie rzeczy, nie zwróciliście uwagę, takie poboczne, czyli mandat, nie mandat, a to podobno w ogóle jest pozamiatane, że żadnego mandatu poselskiego nie mają. Natomiast może ich ułaskawić jeszcze raz, żeby nie poszli siedzieć, tylko że to poszło w taką stronę, że prezydent ma prawo łaski i on ich ułaskawia, a nie uniewinnia. To jest bardzo ważne. Oczywiście. To jest duża różnica. On ich ułaskawia, czyli stwierdza, że są winni, bo to o tym polega, i darowuje im karę. Reszta inne rzeczy obowiązują. A druga sprawa jest taka, że to jest wszystko na drodze do tego, co PiS chciałby osiągnąć. Pamiętacie początek, zapowiedź, wieczór wyborczy, Jarosław Kaczyński, będzie się działo? To właśnie o to chodziło. Ja to nazywam chaos plus, to się fajnie nazywa, natomiast myślę, że to jest ostatni z wielkich plusów pozostawionych przez, czy wykonywanych. Dobra, przez bo pięknie uciekliście tutaj w spory i kłótnie. Jesteśmy no, od Gowina. Nie uciekliście od Gowina, czyli od rzeczy, która jest ważna w tym tygodniu, bo zanim w środę będzie szopka z Kamińskim i Wąsikiem, bo moim zdaniem PiS będzie próbowało ich po prostu wepchnąć do tego Sejmu siłą, wiesz, otoczą tak jakoś, jest, nie wiem, tak młyny ten, jak rugbiści, może, wiesz, tam to dobre. Między nogami. Jają
między nogami. Tak, wiesz, i wąsik, pchamy wąsika. To wąsik się nie zmieści, ale Kamiński... Kamiński... Nie nam takie rzeczy mówić. Mirek, oponuję. Mirek, nie nam. Dobra, nie nam. Nie nam dwóm. Nie nam dwóm. Janusz, owszem. Janusz, wiesz, Janusz... Szczypiorek, tak, ja wiem. Tak. Wiesz, co by się z nim na przykład działo w więzieniu, nie? Nie. No, o tym, co się dzieje w więzieniu i w ogóle może dziać, to ja taką piszę teraz książkę z bonusem RPK i zachęcam do tego, żeby piszesz ją książkę. Przeczytać za kilka miesięcy. Ty piszesz. Pozdrawiamy książkę. Bonusa. Sobie coś załatwię. Znaczy, to wiesz co, Tomek, to żeby tak jeszcze... No, ale nie, ale nie, bo, o Tomek, chcesz o Gowinie. Stop, to jest mój program. O Gowinie. No właśnie, o Gowinie się opowiedzieć. Bo moim zdaniem Gowin może daleko wykroczyć w swoich zeznaniach poza wybory kopertowe i jeśli to przesłuchanie będzie umiejętnie poprowadzone, to może wyjść na wiele innych spraw. Owszem, no właśnie o tym chciałem powiedzieć, że, bo jeżeli jest wszystko jasne, no to mogliby usiąść i pomilczeć, tak, pokazać, dlaczego Gowin, bo po pierwsze był w środku, po drugie, ja też tutaj się zgadzam absolutnie z tobą, Janusz, na początku mówiłeś, to nie jest żaden idol, którego powinniśmy teraz hołubić, bo on był elementem psucia tego wszystkiego. Tak, to bardziej przypomina charakter świadka koronnego, tak, czyli tak, skruszonego członka dokładnie. Tego skruszony, obozu władzy. Skruszony człowiek, członek organizacji pewnej przestępczej, gdzie się nie cieszył, a głosował. Przecież to był jakiś cały ciąg różnych bzdur. Ja pamiętam jego wypowiedź tuż przed zaprzysiężeniem rządu, że on będzie ministrem obrony narodowej. On się zarzekał i przysięgał, że będzie ministrem obrony narodowej. I on wszedł w koalicję, bo tak by PiS i ta Solidarna Sucha, czy tam jak oni to się nazywają, Droga. Nie, to oni byli jakoś inaczej. Polska. Solidarna chyba wtedy byli. Teraz są jakoś inaczej. Suwerenne, przepraszam. Tak, przepraszam. To by z tego nic nie było, czyli partia Gowina absolutnie w tym brała udział i Gowin jest tutaj absolutnie odpowiedzialny za destrukcję. Natomiast jeżeli skruszony polityk może powiedzieć więcej, bo to myślę, że Tomek o to chodzi, że te mechanizmy władzy, bo to jest ważne, że dlaczego ludzie powinni to zobaczyć, bo w TVP Info, czy w ogóle TVP rządowej nie było ani grama, ani sekundy na jakikolwiek przekręt PiSu, jakiekolwiek łamanie prawa, tam nic z tego nie było. I teraz nie trzeba niczego kombinować, wystarczy pokazać. I może się okazać, że ludzie będą zaczynać otwierać oczy. Bo po pierwsze mówi to Gowin, który był wicepremierem, czyli był w tamtym układzie, a po drugie ja też bym chciał usłyszeć te mechanizmy podejmowania decyzji, bo my na razie się domyślamy, telefon z Nowogrodzkiej, telefon tam z kąś, a zobaczmy jak to wyglądało, bo to, że premier nie miał prawa wydać, to już mówiliśmy Poczcie Polskiej takiego polecenia i tyle. Losy ludzi, którzy porzucają obóz Prawa i Sprawiedliwości, bywają bardzo ponure, ich życie bardzo często jest niszczone, tutaj siłą rzeczy wracamy znów do sprawy Kamińskiego i Wąsika i sprawy niszczenia wtedy na polecenie władzy Andrzeja Leppera. A Jarosław Gowin po latach znalazł się w sytuacji dosyć podobnej. Tak. Co prawda tym razem za jego odejściem nie rozpadł się rząd. Udało się znaleźć ekipę Mejza Plus, chociaż to trzeba sobie uzmysłowić, że dla Jarosława Kaczyńskiego, co by jednak nie mówić, no Jarosław Kaczyński z roku tam 90, gdyby wiedział, że dojdzie do takiego momentu, w którym Łukasza Mejza będzie prosił o to, by ratował jego polityczną karierę, to pewnie by się wtedy jeszcze zdziwił. Janusz, powiem ci tak, Jarosław Kaczyński z roku 90 zrobiłby dokładnie to samo, co Jarosław Kaczyński w roku 2023, żeby możliwe. Utrzymać władzę. Możliwe. Jarosław Kaczyński po prostu chociaż bardziej nie miał, dbało wizerunek nigdy nie miał, takiej władzy, jak zdobył w 2015. I on zawsze o takiej władzy marzył i był gotowy zrobić wszystko, by taką władzę mieć. Nie udawało mu się, podtykał się o własne nogi, kłócił się tam ze swoimi kolegami, to wszystko mu się sypało i pewnie gdyby nie brat, który został ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, to nigdy by na salony polityczne Jarosław Kaczyński nie wrócił. Ale tyle, ile przeczytałem jego biografię, a w ostatnich latach kilka powstały, wszystkie mówią jedno. To był człowiek rządny władzy. Pamiętacie, nie wiem, który z biografów Kamińskiego opisywał historię, gdzie u Koronia w mieszkaniu było spotkanie opozycjonistów i dlaczego Jarosław Kaczyński się wkurzył na to środowisko, bo wszedł Kuroń i kazał mu wstać chyba z krzesła, tak, dobrze? Tak, przesunąć się. Rozumiesz, znaczy tak, takie prawda. Rzeczy, więc to nie jest człowiek, my żyjemy wszyscy jakąś iluzją, że Jarosław Kaczyński kiedyś był inny. Ja się pytam jaki, a w 2005-2007 jaki był? Dokładnie taki sam.
Chociaż sprzedawał inne poglądy. Był młodszy i szybciej myślał. Tak, szybciej. Słuchajcie, w roku 90. To jest anarchista polityczny. W 90 roku to przede wszystkim Jarosław Kaczyński pracował dla Lecha Wałęsy, ale to myślę, że już zrobiliśmy taki duży historyczny. Nie, bo ja bym chciał od tego Gowina. Bo ja walczę z tym mitem, bo czasami się tak, wiesz, rzuci, a Jarosław Kaczyński to on był kiedyś inny. Kiedyś to dawał cukierki, a dzisiaj leje w twarz. Nie, no zawsze był bardzo brutalnym politykiem, który uważał, że cel uświęca środki. To prawda, pracuje. Chociaż tą brutalność jednak rzeczywiście poczuliśmy dopiero, gdy dostał takie i narzędzia w 2005 najpierw, a później w 2015. Ja kiedyś zapytałem Jarosława Gowina jeszcze, tylko słowo o nim. Jak to się stało, bo wszyscy znaliśmy Gowina, nie? Przecież to przez lata intelektualista krakowski, przyjaciel, słuchajcie, Bartoszewskiego, Tischnera, tej ekipy. No i pytam kiedyś Jarosława Gowina tak zupełnie szczerze, bo to mnie akurat ciekawiło, ale myślę, że odpowiedź jest dokładnie taka sama, jak tam przed chwilą powiedziałeś w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, czyli po prostu chęć władzy, ale jednak go zapytałem, jak to jest możliwe, to znaczy, że przez lata stoi się u boku profesora Strzembosza i profesora Cola i nagle się robi taki kroczek w bok i stoi się już obok prokuratora Piotrowicza i pani profesor Pawłowicz. Jak to w ogóle jest możliwe, bo szczerze nie potrafię sobie przy jakichś elementach swoich wartości, które znam, czegoś takiego wyobrazić. Jarosław Gowin wtedy to powiedział w Onet Rano, powiedział, że sam się nad tym zastanawia, taki unik. Ale wracając tam do twojego głównego pytania, ja wiem, o co ci chodzi, ja też tego oczekuję od Jarosława Gowina, czy to podczas komisji śledczej, czy po prostu poprzez jakieś zawiadomienie do prokuratury. Znaczy Jarosław Gowin i jego środowisko, gdy on odchodził z rządu, rzeczywiście wysyłał sygnały, powiedzmy sobie wprost, on wysyłał takie sygnały, że są wykonywane ruchy kryminalne przeciwko niemu, przeciwko jego rodzinie, że są szantażowani, to znaczy mówimy o... I tak dalej. No to kryminalne, no tak. Chyba, że woli słowo gangsterskie, bo szantaż to już jest bardzo mocno też gangsterski. Nie, to jest gangsterskie metody. Gangsterskie, owszem. I rzeczywiście, to znaczy Jarosław Gowin, należy mu się szacunek za to, że w pewnym momencie się sprzeciwił, kompletnie nie usprawiedliwia w mojej ocenie to jego wcześniejszej postawy, bo prawdopodobnie gdyby jego pozycja była cały czas silna, to on by w tym rządzie trwał do końca. Natomiast rzeczywiście, to znaczy, jeśli były wicepremier ma jakąkolwiek wiedzę, że najważniejsi politycy w państwie, ja uważam, że absolutnie byli do tego zdolni, bo my nie musimy mieć jakiejś zakulisowej wiedzy na temat tego, że politycy Prawa i Sprawiedliwości byli w stanie niszczyć ludzi, bo oni stworzyli cały system o nazwie TVP, który służył wyłącznie właściwie do tego. Brało się na celownik Adamowicza, bo to a propos też takiego mitu, że Adamowicz był krytykowany w TVP. No nie, przed zabójstwem Adamowicz był oskarżany o sprzyjanie nazizmowi, komunizmowi, o sprowadzenie wojny, przepraszam, broni biologicznej na Gdańsk i tak dalej. Więc on był dehumanizowany, nie krytykowany. Puentując, to znaczy uważam, że Gowin powinien powiedzieć wszystko, co wie, chociaż tutaj nie podzielam tego entuzjazmu związanego z tym, że to będzie jakaś bomba. Po prostu wydaje mi się, że on powie mniej więcej wszystko, co wie. Wiemy, że my zostaliśmy okradzeni z milionów złotych, wiemy, że one zostały wydane w błoto. Uważam, że oni powinni te pieniądze oddać. Kolejna rzecz, która była bardzo wkurzająca wtedy w tej sprawie, było to, że ci politycy non-stop robili lockdowny, wszystko zamykali, mówili, że powtarzali wtedy, gdy było to wygodne, że wirus zabija, natomiast gdy pojawiła się opcja zrobić wybory i być może je wygrać, to nagle wirus się okazał być zupełnie niegroźny i to była taka sprzedawana narracja w sposób totalnie manipulacyjny. Puentując, Gowin, jeśli wie cokolwiek na temat tego, że struktury polskiego państwa dopuszczały się zachowań quasi czy po prostu wprost kryminalnych, powinien to być publicznie i to jest tak naprawdę też zagajenie do sprawy Kamińskiego i Wąsika, bo też trzeba powiedzieć wprost, że właśnie Kamiński i Wąsik jako czołowi politycy oni musieli kraju, o tym wiedzieć, jeśli była inwigilacja Gowina. Musieli wiedzieć, no a my to co wiemy o nich, to, że oni rzeczywiście kryminalnie się zachowywali, mimo że są politykami, mimo że stali na czele służb specjalnych, oni są skazani, a więc wiemy, że są kryminalistami. To ja jeszcze dodaję, bo w ogóle tutaj nie mam żadnego cienia sympatii jako obywatel, natomiast ponieważ nie o to tutaj chodzi w tej rozmowie, to przypominam, że on był ministrem sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. Ojeny, kto jeszcze to pamięta? Poprzednim, ale pamiętajmy, że to jest Januszem Palikotem, najbliższy przyjaciel, nie wiem jak jest teraz, polityka, który ma duży żal do Tuska, czyli Jan Maria Jackowski. Rokita, przepraszam pana senatora Jackowskiego. Jan Maria Rokita, który
bardzo cierpi. To jest taki brat bliźniak Jarosława Kaczyńskiego w polityce. On już nie jest w polityce, ale politycy, którzy mają, bo obserwujemy ich z bliska, to jest dlatego, wiesz, powiem ci, że ja też nie oczekuję bomby po przesłuchaniu Gowina, natomiast polityka jest, sama tak jaka się zrobiła, to politycy sami chcą, nie tylko w Polsce, to jest gałąź show biznesu. I na to, co się teraz dzieje, to też jest przemyślana moim zdaniem strategia, ponieważ komunikacyjnie moim zdaniem obecna koalicja jest cienka jak barszcz. Może poszczególni ministrowie, którzy wychodzą sobie radzą, najlepiej oczywiście Tusk, natomiast nie widzę jakiejś spójnej takiej rzeczy, a PiS łapie już ten oddech, już widać, że złapali pewien trop. I dobrze byłoby się dowiedzieć od Gowina mechanizmów, ale nie dlatego, że my je podejrzewamy, tylko żeby to padło z ust gościa, który tam był w środku po prostu, uczciwie. I tam jest jeszcze piętrowa konstrukcja, bo też ta odpowiedź mnie zaskoczyła, którą powiedziałeś, że sam się zastanawia, bo to jest najgorszy rodzaj polityków w ogóle na całym świecie, że mają kompleks niższości i przekładają go na kompleks wyższości. I później jak dostają władzę, to nie mają żadnych zahamowań. Bo Gowin dlaczego poszedł z Kaczyńskim? No właśnie koniunkturalnie, żeby zostać wicepremierem. O żadnym naprawie państwa nie ma mowy. Była szansa wyeliminowania Kidawy Błońskiej jako kandydatki na prezydenta. To później oczywiście odwrócono sytuację, że to zrobiła sama Platforma, bo wykorzystała sytuację. Natomiast jeżeli by się ktoś chciał zagłębić, to już teraz nikt nie chce w to się zagłębiać, to właśnie wtedy ona jako jedyna ze wszystkich kandydatów... Aż ci odsunę ten mikrofon, wiesz, bo... Powiedziała, że ona nie weźmie udziału w wyborach, które są nieprawne. I co zrobiono w mediach, wszystkich wszelakich możliwych, Kidawa Błońska rezygnuje z kandydatowania. I to poszło. A ona powiedziała tylko tyle i aż tyle, że nie weźmie udziału w wyborach, które są nieprawne, nieprawidłowe. I reszta pozostali kandydaci jakoś chętnie wzięli udział w wyborach. Także... Jeszcze jeden wątek, słuchajcie, jeszcze jeden wątek. Tak patrzę tutaj, za chwilę będziemy rozmawiać też z naszymi widzami. Dużo? Ale strasznie, po prostu jest dym na czacie. A ile to jest strasznie? Strasznie to jest dużo. Spodziewałem tego tam. Słuchajcie, bo jest jeszcze jedna rzecz. Poza tym samymi wyborami kopertowymi, Jarosław Gowin był w rządzie w kluczowych momentach, gdy rząd dawał ciała a propos COVID-u. Więc myślę, a jedno z drugim się łączy, jak sam zauważyłeś, więc myślę, że tutaj można też parę rzeczy usłyszeć. Ja mam nadzieję przede wszystkim, że jutro Adam Bodnar polecił jednak jakimś prokuratorom, którym można ufać, aby pilnie śledzili to, co Gowin będzie mówił i od razu, żeby go wezwali na kolejne przesłuchanie, żeby kolejne wątki pociągnąć, żeby to właśnie nie zostało tylko na tej komisji i na takim krzykactwie politycznym, bo wiesz, co będzie. Można kłamać jeszcze bez konsekwencji, czy też od zawsze miała. To jest zgodnie z postępowaniem, zgodnie z kodeksem karnym i świadek, który musi powiedzieć prawdę, może odmówić odpowiedzi na pytanie, jeśli naraziłoby tak to go lub osobę mu najbliższą na odpowiedzialność karną. No to tym bardziej powinien... No ja to mam właśnie troszkę większe oczekiwanie wobec Jarosława Gowina, to znaczy... Jeśli on ma, jeszcze raz to powtórzę, jest byłym wiceministrem sprawiedliwości, wicepremierem tego rządu, jeśli ma jakiekolwiek wiedzę na temat jakichkolwiek przestępstw, to nie tylko jako obywatel, ale zwłaszcza jako osoba publiczna, osoba publicznego zaufania, powinien po prostu sam zapukać do prokuratury i to już dawno. I po prostu podzielić się wiedzą na temat tego, co się działo. Ale do której prokuratury, Janusz? Nie, bo ty teraz, wiesz co? Ale to jest... Dawno ciebie nie widziałem na żywo. 15 października, pamiętasz? Spotkaliśmy się, byłeś tutaj, kiedy mieliśmy zajebisty wieczór wyborczy. Naprawdę. Powiedziałeś to, zajebisty. A u nas tak można. A, okej. Okay. Super. No tak, jestem takim ludzie. A, że to będzie. Okej. Okay. A nie, to nie, już... nie, ale my po przyjacielsku. Ja się tutaj kiedyś byłem tego 15, to sobie trochę dbałem. Dobrze, bo oczywiście na manowce. Dawno ciebie nie widziałem, ale odnoszę wrażenie, jakbyś przyleciał z dalekiej podróży międzyplanetarnej. Nie, nie. Bo ty mówisz, do której prokuratury miał pójść Gowin? Po prostu do Ziobry? Złożyć zawiadomienie do prokuratury po to, żebyśmy jako dziennikarze mieli pełen wgląd w te papiery. Nawet jeśli sprawa zostanie umorzona, to je wszystkie możemy pokazać opinii publicznej. Teraz. I
No ja mówię, żeby to zrobił dziś, jutro, nie wiem, wczoraj, tydzień temu, miesiąc temu, obojętne. Nawet za rządów Prawa i Sprawiedliwości uważam, że wówczas również miał taki obowiązek, ponieważ uwierzcie mi, że przez te 8 lat, pomimo tego, że prokuratura była w rękach Zbigniewa Ziobry, to opinia publiczna o wielu sprawach dzięki mediom się dowiadywała i dzięki odważnym ludziom, którzy zawiadamiali prokuraturę o różnych przestępstwach, dzięki temu mogliśmy publicznie o nich wszystkich mówić. Ale myślę, że to są takie didaskalia. Ja się generalnie co do zasady z wami zgadzam, to znaczy rzeczywiście sytuacja jest teraz totalnie skomplikowana, upiorna, beznadziejna, jeśli chodzi o prokuraturę, bo z jednej strony mamy rzeczywiście Adama Bodnara jako ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Wszyscy rozumiemy i na pewno rozumie to Adam Bodnar, że w przyszłości trzeba te funkcje oddzielić, bo tylko takie może być normalne państwo. Mamy jeszcze ten cały, to nasi widzowie na pewno doskonale to znają, więc nie ma co powtarzać. Mamy prokuratora krajowego, którego może odwołać wyłącznie prezydent Duda. Mamy galimatias, ale ja nie zgadzam się na takie stwierdzenie, że w takim razie nie róbmy nic. Mamy potężną wiedzę na temat jakiegoś przestępstwa, jakichś przewałów. To nie jest tak, że jak PiS sobie zabetonuje, to po prostu przez to byśmy nie dowiedzieli się o żadnej z afer, a ja muszę powiedzieć i myślę, że nasi widzowie to przyznają, że ale może nie byliśmy afer, skuteczni, ale, ślady pozostawały. Ale przepraszam ciebie bardzo, o żadnej z największych afer nie dowiedzieliśmy się z prokuratury. NCBR, zacznijmy od końca, to nie jest efekt działań prokuratury, tylko, jeśli dobrze pamiętam, poselskiego i wizytacji tam i sprawdzania. Villa Plus. Też posłanki Koalicji Obywatelskiej najpierw poszły do Ministerstwa Edukacji i się dowiedziały. Więc tak naprawdę to nie prokuratura, wiesz o co chodzi. Znaczy, tak, ale nawet zawiadomienie do prokuratury, które zostanie umorzone, to jest coś bardzo symbolicznego. Nie umorzone, oni nie podejmowali śledztwa w ogóle. Nie wchodzi w sprawę. Nie, nie podejmowali śledztwa. No nie, da się, po prostu nie widzą przesłanek do rozpoczęcia śledztwa. No tak, ale zawiadomienie doszło tak daleko, że no już mówiliśmy o tym środkowym palcu dla Bodnara, ale jest jeszcze gorzej, dlatego że cały czas w tej chwili trwają jakieś ruchy wewnętrzne, postępowania, które jeszcze można wykonać. Natomiast ja bym chciał to, tak, jeżeli pozwolicie, zejść z takiej bieżączki, tylko pokazać pewien mechanizm. Jarosław Gowin, który głosował w różnych sprawach, to jest jedna sprawa. Natomiast wyjęcie tego pierwszego klocka, czyli teraz po tych sprawach kryminalnych powiedzmy, czyli ułaskawienie ludzi, którzy nie byli skazani przez Andrzeja Sebastiana Dudę. Że ty zapamiętujesz. No bo to ważne to jest. Nie wiem. Andrzej Sebastian pierwszy niezłomny, no to jeżeli chce tak tutaj tym szafować. Ty napisz do jego żony. Po niemiecku. Nie, no do jego żony, żeby mu powiedziała. Ale to nie do tej żony. No ja wiem, tylko ciekawe, do której żony on pisał. No nie, to wiadomo, do której pisał. No, to. No dobra. Znasz historię? Nie. No. Jak to nie? No, że prezydent dał na Twitterze wpis 40-sekundowy. Oczywiście, że tak. A Mastalerek potwierdził, że to prezydent. No tak, ale dzisiaj każdy sobie przepasowywał kogoś innego. Ja miałem w głowie Mariannę Schreiber. To rzeczywiście spadł z innej planety. Się dobre? Wydaje, nie, tak, ale dobre, to jest dobre. Która, mam nadzieję. Postawcie kogokolwiek Marianie Schreiber, ona każdego tam powoli ale, na ziemię. Zapiszmy ten MMA. Pomysł, bo on jest dobry. Dobry jest. Tak, bo on się może jeszcze rozwinąć. Teraz chodzi o to, że jak się wprowadza państwo prywatne i celem jest zbudowanie państwa równoległego, to takie są efekty. Później się nie da tego poskładać. Dlatego, że jak puzzle układasz i wetkniesz jakiś jeden na siłę u góry, tam ma być niebo, a ty wkładasz tam trawę, to później ci na dole nie wyjdzie. I teraz to wszystko jest konsekwencją tego. To pierwszy winny, nie wiem czy nie najbardziej winny, jest Andrzej Sebastian Duda, który trafił akurat, no, tak jak trafił przypadkowo na stanowisko z bębna, wyrzuciło jego akurat na prezydenturę. Tak się zdarza czasami. W polityce różne rzeczy się dzieją. On wygrał wybory pierwsze, żeby było jasne. Miał dobrą kampanię, dobrze był przygotowany i był zlekceważony przez Bronisława, nie wiem jak mam imię, Komorowskiego. Nie przygotowałem się z Komorowskiego na dzisiaj. Ale na przykład jeżeli chodzi o Donalda Franciszka Tuska, to absolutnie on to rozumie. Chodzi teraz o to, że nie da się nie iść na ostro. Nie wiem, myślę, że falandyzacja prawa to jest minimum, co trzeba zrobić i tyle. Mogę co mnie boli strasznie. Mogę sobie Kamińskiego, bo gdy przychodzę do Tomka Sekielskiego do programu, to wcześniej jak ale jadę autem albo w innych momentach, to staram się w ogóle myśleć, tak naprawdę myśleć, żeby spróbować dojść do czegoś, co nawet mnie zaskoczy, że do tego doszedłem. I coś takiego mi się udało wymyślić, ale przypuszczam, że dla was to zupełnie oczywiste i dla naszych widzów, ale jednak się podzielę. Bo rzeczywiście jest bardzo wiele teraz spraw, które są wokół tej
sprawy uważane za trudne, skomplikowane. Oczywiście wszyscy nie wiedzą, czy w końcu Kamiński, Wąsik wylądują w więzieniu, czy nie. Ale zobaczcie, że jedna sprawa, tylko jedna w tej sprawie, jest absolutnie nie do podważenia, jest jednoznaczna i oczywista i wbrew pozorom nie tylko dla nas, ale dla wszystkich. To znaczy, to jest wina Kamińskiego i Wąsika, ponieważ akt łaski, gdy jest stosowany przez prezydenta, przecina wszelkie spekulacje co do winy. Co do tego, czy oni popełnili te przestępstwa, czy są przestępcami. To znaczy, to dzięki Andrzejowi Dudzie, ponad wszelką wątpliwość, a jest pierwszym obywatelem tego kraju, wiemy, że oni są przestępcami, ponieważ co do aktu, z aktem łaski jest tak, że gdy go wydamy, to nie podważamy winy skazanych. I Andrzej Duda, już nie czekając nawet na prawomocny wyrok, w stosunku do jeszcze niewinnych ludzi, ja uważam, że on tym aktem łaski już wysłał nie, komunikat, że on jest winny. Abolicji indywidualnej, rozumiesz? Że tak, to już jest bredzenie. To znaczy, to jeśli prezydent Duda mówił w 2011 roku, to media przypominają, nie? Że ułaskawia się osoby uznane przez sądy za winne, ale właśnie, powiedział wtedy, akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego, a więc jest ogromny konsensus społeczny, dzisiaj sobie z tego zdaję sprawę, ogromny konsensus społeczny co do tego, że Kamiński i Wąsik to są przestępcy, ponieważ twierdziła tak niezależna prokuratura, stwierdził tak sąd pierwszej instancji, drugiej instancji i jeden z ich najbliższych kolegów, który tak się składa, że jest prezydentem RP, Andrzej Duda, właśnie poprzez akt łaski. Akt łaski, jak dla mnie, przecina całkowicie tę sprawę. Zgadzam się, panie prezydencie, rzeczywiście. To są osoby winne, to są osoby skazane, to są przestępcy. No tak. Tylko, że pan prezydent teraz postanowił, ponieważ wie, że się pospieszył, bo taka była potrzeba, bo trzeba było rządzić. Bo tak nakazał naczelnik Kaczyński. A teraz prezydent nie chce ułaskawić po raz drugi, ponieważ to jest plan polityczny PiSu. Na rozpierduchę w Sejmie, na wielką polityczną awanturę. I o to chodzi PiSowi. Teraz. I coś żeby odpali, nie, chodzi o to, żeby tak naprawdę zablokować pracę Sejmu i uniemożliwić przyjęcie budżetu. Cześć. Moim zdaniem o to idzie gra z Kamińskim i Wąsikiem i prezydent, który, umówmy się, Andrzej Duda tyle fikołków zrobił w swojej politycznej karierze, że tyle razy ułaskawić. Łamał sobie ten kręgosłup, odginał go w te i we w te, że naprawdę mógłby ich ułaskawić i już nikt by nawet mu nie powiedział, że się ośmiesza, już dobra, tak, wszyscy machnęli ręką, dobra, ułaskawił. A on nie robi tego po to, żeby był polityczny dym. Ja mówię, to jest była próba. Najpierw była próba z Morawieckim w ten rząd, który próbował stworzyć, że może da się coś zrobić. Później wyskoczyła telewizja, ponieważ można było to zrobić sprawniej, ale zrobiono tak, jak zrobiono. I nagle polityczne złoto pojawiło się w postaci skazania. A tutaj, jeżeli ktoś wierzy w to, że to Tusk wysterował, że w tym momencie był wyrok sądu, to jest też niespełna rozumu, ponieważ no tak się czasami składa. Bo myślę, że bardzo wiele osób w rządzie mówi tak, no po co teraz? Mogłoby to się miesiąc później wydarzyć, czy dwa miesiące później byłoby prościej. Natomiast my teraz przynajmniej to, przez co widać, jeżeli ktoś chce zobaczyć, dlatego ja mam pretensje do obecnego rządu o komunikację ze społeczeństwem, to widać, na czym polega bezprawie. Bo my nie mamy dwóch systemów prawnych. My mamy w tej chwili bezprawie. To znaczy, jeżeli Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, nie wytrzyma ciśnienia, bo to trzeba wytrzymać ciśnienie. Tak czasami jest. Prezydent Wojciechowski na moście spoliczkował Piłsudskiego i oddał władzę. Tak? A też mógłby różne rzeczy zrobić. Piłsudski władzę wziął siłą. 1926 rok, ja wiem, to jest pierwsza połowa XX wieku, można wygooglować, podobno to jest dostępne. W związku z tym czasami polityk musi przekroczyć siebie. Ja bym zachęcał do niełamania prawa. Ale akurat Hołownia w tym przypadku jest absolutnie w prawie. Bo on niczego nikomu nie wygaszał, w sensie zmieniał, po prostu wykonał czynność administracyjną, bo marszałek Sejmu nie ma wyboru, ma po prostu wykonać tę czynność, czy tę czynność. I teraz, jeżeli ktoś będzie ten, od czego zaczęliśmy, tego młynu tam wprowadzania, oczywiście, że tak, bo to potrzebne są obrazki. Myślicie, że dlaczego 10 jest to cała manifestacja? 11. No właśnie, jakby od 10 już tam stał i czekał. Tak, ja bym już tam za chwilę pójdę. Bo dobrze byłoby zobaczyć, że nie wiem, barierki wrócą na przykład z jakiegoś powodu, prawda? Że Straż Marszałkowska coś tam mówi, tylko że
akurat jest taka świeża sytuacja, że gdyby był jakiś rzecznik rządu albo biuro, które zajmuje się czymś, tego rządu, który jest, to natychmiast należałoby pokazywać, jak posłanki dostawały gazem z 10 centymetrów i jak nie zostali wpuszczeni do sali kolumnowej, gdzie, przypominam, budżet uchwaliło 236 posłów z panem Gowinem oczywiście w składzie. W związku z tym mówienie, że nie będzie dwóch posłów, to budżet jest nieważny, jest głupie. To w ogóle bez sensu jest. A jeżeli izba tego i owego, która nie jest uznawana za sąd, nie uzna wyniku wyborów, to co zrobimy? No bo ja nie widzę rozwiązania. No co? No właśnie, no co? Nie wiem co. Słyszałem, żeby ignorować, ale jak ignorować? Znaczy, że co? A ja widzę taką twarz, tu się uśmiecham do Tomka Piątka, gdzie koledzy z pewnych słup się cieszą, bo nie trzeba nic robić. Wystarczy rzucić jeszcze kilka jakichś takich informacji i my się sami zagryziemy. Jeżeli ktoś miał kiedykolwiek wątpliwości, na czym polegał rozbiór Polski, to na tym polegał rozbiór Polski. Że jedni uważają, że mają rację, drudzy nie, jedni uznają sądy, drudzy nie uznają sądów. Były minister, były wiceminister, wielokrotny minister, mówi, że to jest skandaliczny wyrok, tam jakiś gorzej powiedział nawet, i on go nie uznaje. To co ma myśleć prosty oczkoś, który przekroczy prędkość? Pierdziele, nie uznaje tego mandatu, albo nie uznaje tego, co mierzy tym pistoletem. To jest anarchia. Ty możesz sobie nie uznać. No mówię, ale wiesz, bo nie mam kolegi prezydenta, nie? I to, co powiedziałeś aż na początku. No, ludzie patrzą i mówią, no tak. A gra idzie o coś więcej jeszcze. Bo że o wywrócenie budżetu i rządu to jest pierwsza sprawa. Ale pamiętajcie o tym, że PiS mówi, bo jest tak mocno w państwie zakorzenione, mówi tym ludziom, tym postępowaniem, nie przechodźcie na stronę tej władzy, bo my zaraz wrócimy. Oni są za słabi, nie dają rady. Zobaczcie, jakie miękkiszony. Dlaczego Ziobro, który był spanikowany do histerii w Sejmie, coś mówił jakiś tam, on mówił o jakichś nie miękkiszonach, tym razem tylko o fujarach, tak? Tak. O fujarach, nie bądźcie. Po prostu to jest plan, to jest akcja. To nie jest tak, że to nagle się dzieje i oni wykorzystują sytuację. Dyżury teraz na Placu Powstańców. To jest zaplanowana akcja, a może się uda. A ja powtarzam, odciąć Plac Powstańców od prądu i wody. Dlaczego władze TVP tego nie robią? Nie, no słuchajcie. Bo boją się, mówię ci, wszyscy się boją, że będą... A tam nikt nie mieszka. Męczennicy i tak dalej. Ale przecież tam nikt nie mieszka, to nie jest niczyje mieszkanie. Wiesz, nie pozbawiasz kogoś warunków do bytowych, no. To jest budynek należący do TVP. To jest budynek należący do TVP, tak? Czyli do nas. Do pana, do pani. Dlaczego nie odetną prądu? A jeszcze jest jedna rzecz, która ja się będę upierał. Nikt na to nie chce patrzeć w tej chwili w ten sposób, ale pamiętajcie, że to jest rok wyborów na świecie. Tam ktoś obliczył, że ileś miliardów ludzi będzie miało możliwość wymiany władz na różnych szczeblach. Takim koroną tego wszystkiego jest listopad w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Trump miałby wrócić, to wiadomo, co będzie. A to jest też gra na to, że jak się uda się wywalić, mówiąc kolokwialnie, rząd Tuska, to da się go też wywalić w Europie. To znaczy Tusk nie osiągnie tam statutu premiera, który jest z kraju, który się odrodził, mocny, on tam był, wie, on na niego bardzo stawiają w tej Europie. Ja mam różne informacje ze Strasburga i z Brukseli, gdzie naprawdę jest oczekiwanie, że przyjdzie ktoś, kto będzie jakoś to ogarnie, bo nikt dobrze tam nie wypada w tej chwili, nie ma tam żadnego polityka, który ma jakąś charyzmę albo jest liderem. Tusk jeszcze nie jest liderem, ale jak nie posprząta sobie w Polsce, w sensie ułoży tego, poradzi sobie z tym kryzysem, kryzysami, no to nie będzie ma czego szukać w Europie. I to też jest gra o to. Ja teraz nie pozwolę, bo ja teraz będę musiał podziękować paru widzom, którzy nas oglądają i tutaj obdarzają nas super naklejkami. Andy Bilecki, Malinowa, bardzo dziękujemy. Kokos też pozdrowienia przesłał. Jako okularnik, przypominam, nosimy na nosie, a nie w ręku, panie Tomku. Ja tak lubię czasami sobie pomachać. Mamo, przyniosłem okulary na program. Pozdrowienia od Małgorzaty. Dziękujemy. Czemu się śmiejecie ze mnie? No? Nie no, powinieneś jeszcze tak czasami spoglądać na nas, tak wiesz, profesorsko. Tak. Janusz, co ty gadasz? Wtedy bym pomyślał, że jesteś stary, więc może nie. Ale pięknie mnie wystawi. Tak. Nie ma sensu. Biedrona przysłała nam super naklejkę, dzięki. Andy Bielecki, kokos, ale zaraz oberwiesz od Tomka. Nie oberwię. Tymoteusz Jan Matusiak.
Pozdrawiam moją dziewczynę, która siedzi obok. Razem codziennie oglądamy kanał. Super. Została zarażona polityką. Doktor Oczkoś the best. Płacisz ludziom, żeby... Płacisz ale elementy romantyczne. No trzeba, bardzo fajnie, że para razem i nas ogląda. Daniel Jasiak przesyła nam super naklejkę. Dziękujemy. Pilna uczennica przesyła pozdrowienia. Na koncie topnieje, a ja i tak nie potrafię się powstrzymać. Bardzo, bardzo dziękuję. Andy Bilecki. Aż Andy jest dzisiaj bardzo aktywny. Chce zdominować, tutaj widzę. No, przesuwa się to wszystko. Za dużo, widzisz? Za dużo widzów. Się pytałeś, co to znaczy strasznie. To znaczy dużo. Mircio, szacun. O, Andy napisał. Cezary Zieliński przesyła super naklejkę. Dzięki. Dzięki. Ania Pokurowska. Pozdrawiam mojego chłopaka, który siedzi obok mnie. Razem codziennie oglądamy kanał, bo zaraził mnie polityką. No to już wiemy, kto kogo zaraził. Ale pozdrawiamy. Sprawdziło się, dwa źródła podały. Pozdrawiamy Anię z dwóch źródeł. Informacja potwierdzona. Michał Ciok przesyła nam super naklejkę. Fluwia też. Jan Nowak. Dziękuję. Jacek Kondracki, cudowny wieczór, zarąbista ekipa, pozdrawiam, dziękujemy Jacku. Michał L., czy minister Kamiński da radę 2 lata bez wody? To nie jest jak ten problem. To tam nie jest problem. On by, słuchajcie, w ogóle rok prawdopodobnie siedział, bo po połowie kary można się ubiegać o zwolnienie i można wyroku, tam, więc tam można przypuszczać, że Mariusz Kamiński, o ile zostałoby uznane, że się zresocjalizował w więzieniu i rokuje dobrze na przyszłość jako obywatel, to prawdopodobnie po roku już by uzyskał takie zwolnienie. Także pytanie jest aktualne, ale no, musiałby sobie poradzić przez rok. Możemy sobie wyobrazić, że jeśli trafi do więzienia, będzie w celi jednoosobowej. Więźniowie, którzy trafiają do więzienia, mogą o to sami prosić. Natomiast w tym przypadku prawdopodobnie służba więzienna by tak zasugerowała panu ministrowi, byłemu szefowi służb specjalnych, żeby niekoniecznie siedział z innymi celami. I tak, to byłby ewidentnie, czasem więzienie się używa czasem takiego sformułowania, status więzień o statusie więźnia medialnego. I wtedy rzeczywiście służba więzienna robi wszystko, żeby obserwować każdy ruch, krok takiego więźnia. W przypadku tak wysokiego rangą polityka możemy sobie wyobrazić, że na pewno byłaby to cela jednoosobowa i bardzo dokładne sprawdzanie kamery. Niekoniecznie, bo też tam w więzieniach w ostatnich latach, przynajmniej w niektórych, dobierano w celach także, no jak nie wiem, no ktoś, tak zwani ten przestępstwa białych kołnierzyków, prawda? Mm-hmm. Tam różni biznesmeni. Owszem, ale myślę, że w tym przypadku to żeby będzie... Żeby mogli knuć dalej, nie? Nie, ale wiesz, sadza się ludzi, no żeby taki nie siedział z grepsującymi na przykład. Tak? O, to w ogóle niemożliwe by było. Słuchajcie, w to w ogóle na razie rozmawiamy o czymś, co się nie wydarzyło. Natomiast a propos tego, to tam da się podobno wszystko kupić, także to... No dobra, Paweł nam przesyła super naklejkę, Aleksandra Barańska też dziękuję, Marek Łopuszański, wielkie dzięki, strus, Andrzej jest legalnie wybranym prezydentem, znak zapytania. No za pierwszym razem na pewno. Kaśka przesyła nam super naklejkę, Anna Ansan, specjalnie dla Krzysia realizatora. Aniu, cóż, pewnie za rozczarowanie, dzisiaj realizuje Julia, którą pozdrawiamy, ale Julia przekaże Krzysiowi. Marta Markowska, redaktor Tomasz S. w okularach. Mama się ucieszy. No pewnie, że się ucieszy. Dziękuję, Marto. Agnodar przesyła nam pozdrowienia. Diana Musiał, witam serdecznie. Moja uwielbiona trójka, wspaniali redaktorzy i doktor Oczkoś. Będzie się działo. Na pewno będzie merytoryczna, ciekawa rozmowa ze smaczkiem humoru. Jakie ja mam opóźnienie w ogóle. No. Pięknie wam dziękuję. Nie sprawdziło się. Mam nadzieję, Diano, że jesteś usatysfakcjonowana. Waldemar Worek przesyła nam też pozdrowienia. Brawo za okulary, to dla mnie. Dyszkę daję za okulary do czytania. Keeper of the Faith. Maciej, dziękuję bardzo. Maciej Dymkowski, nie da się słuchać. Zaraz. Nie da się słuchać tego symetryzmu. Niezależne organy. Ja dzisiaj bardzo mało symetryzmu. Najpierw dezynfekcja. Jeśli to jest symetryzm, ośmioletniego to znaczy, wirusa, że symetryzm jest w oparach. Opałach. A siedział za podatki. AI? Kto to jest AI? Al Capone może. Może AL siedział tak, za podatki, tak, to prawda. Mogą za wybory kopertowe. Później kolejne wyroki, a Grodzki nie ma zarzutów. No nie ma na razie. Żerom Żeromski, 8 gwiazdek, konfę.
I tutaj nie będę czytał. Dwa razy Z z kropką, Tomku. Żeromie Żeromski, już teraz będę pamiętał. Bardzo cię przepraszam i gorąco pozdrawiam. Gosia Szczecińska, panowie do brzegu. Jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz tej opery mydlanej z Wójcikiem i Kamińskim? Gosia przesyła nam pozdrowienia, no. Ja mogę powiedzieć, to znaczy, ja uważam, że oni trafią do więzienia. To znaczy, że, no bo mamy dzisiaj taki moment, w którym nielegalna Izba Sądu Najwyższego, nieuznawana przez Unię Europejską, przez polskie sądy również de facto wydała taką decyzję. Mamy jeszcze tam dalszy galimatia związany z to strasznie nudne i przynudzanie. I to w ogóle prawnicy mówią, nawet ci, którzy są z jednego, powiedzmy, mają podobne poglądy, to i tak czasami przedstawiają inne te scenariusze. Ja myślę, że to zostanie doprowadzone do końca. To znaczy myślę, że sąd wydał decyzję o doprowadzeniu obu skazańców do więzienia. W międzyczasie izba, która jest nielegalna, wydaje jakieś decyzje, które niekoniecznie będą uderzać w tą główną decyzję dotyczącą doprowadzenia ich do więzienia. Natomiast jeszcze chciałem... Natomiast oczywiście to jest moja opinia. Prawnicy najlepsi się sprzeczają i nie wiedzą, jak ta sprawa się zakończy. Natomiast w gruncie rzeczy, i to jest raz któryś, tak mówiliście o prezydencie Andrzeju Dudzie, to znaczy de facto to znowu w dużej mierze, w ogromnej mierze naprawdę jest rezultat jego działań. To znaczy, jak można było w ogóle wpaść na, nie jestem prawnikiem, ale to jest kompletnie nielogiczne, żeby ułaskawiać niewinnych ludzi. To znaczy, czy prezydent Andrzej Duda naprawdę wyobraża sobie na przykład taką sytuację, że, bo prezydent, jak rozumiem, twierdzi, że można na każdym dowolnym etapie ułaskawić człowieka. Nawet to znaczy, czyli nawet wtedy, gdy mamy dopiero podejrzanego albo później oskarżonego na etapie prokuratorskim, na przykład o zabójstwo albo o przestępstwo pedofilii, i prezydent Andrzej Duda wyobraża sobie taką sytuację, że my w ogóle nie dojdziemy do procesu sądowego, ktoś będzie oskarżony o pedofilię, prezydent to przetnie i okej, będzie miał swoje powody, dobrze, ale ja jako ojciec dziecka, który być może jest w jakiejś podobnej przestrzeni, co ten człowiek, nie dowiem się, przynajmniej ja, żeby móc podjąć jakieś działanie, czy on jest winny, czy nie, bo prezydent Duda uważa, że prawo łaski dotyczy osób niewinnych. Prezydent Duda uważa go za kryształowego człowieka. Jest to, można to porównać do próby, znaczy, wiecie, próby tylko nawrócenia osoby wierzącej, nie? To jest sprzeczne z logiką i znowu Andrzej Duda zrobił coś takiego, że de facto przez to mamy problem, bo ja nie byłbym pocieszony, bo byłby to przykład, już to był przykład kolesiostwa, to znowu byłby przykład kolesiostwa, ale to by było w ramach prawa, gdyby Andrzej Duda ich dzisiaj ułaskawił. Znaczy, miałby do tego pełne prawo, chociaż ja się coraz częściej, znowu tak jak nad immunitetem, zastanawiam nad pewnymi zastanymi aktami prawa w Polsce. I nie wszędzie, żeby była jasność, w ogóle prezydent głowa państwa dysponuje aktem łaski. Oczywiście mamy w historii przykłady, słynna historia postaci, o których losach opowiadał film Dług, którzy zostali ułaskawieni. Mamy dobre przykłady użycia tego prawa. Natomiast ja nie mam takiego głębokiego przekonania, że prawo łaski powinno w Polsce funkcjonować, ale już na pewno nie mam przekonania, że ono służy do tego, żeby jakiś polityk akurat spośród tysięcy wniosków, które leżą na jego biurku, ułaskawiał swoich najbliższych współpracowników politycznych, stawia i uśmiesza struktury państw. Przypomnijmy tylko, że Aleksander Kwaśniewski też ułaskawiał, nie? Oczywiście, Lech Wałęsa, najfajniej ułaskawiał. Wszyscy. Oczywiście, tak. Ale to nie znaczy, że to jest jakiś przykład. Natomiast jeżeli już o tym powiedziałeś, już odpowiadam. Po pierwsze, żona Mariusza Kamińskiego, nie wiem, pierwsza czy druga, była zatrudniona w kancelarii Andrzeja Sebastiana Dudy. W związku z tym, o czym my tu rozmawiamy, to po pierwsze. Po drugie, to, o czym mówisz a propos na każdym etapie, no to jest właśnie, daje pod wątpliwość, kto ten doktorat i magisterkę i kto go wypuścił z uczelni. Jego promotor się wstydzi cały czas i się kaja publicznie, dlatego że tutaj nie przeszedł pierwszego egzaminu, on się odbywa po pierwszym roku, bo tyle przyszedłem, z logiki. No to właśnie logika pokazuje, że nie można ułaskawić kogoś, kto nie jest skazany, bo to jakby bez sensu to jest. To sam prezydent Andrzej Duda w 2011 roku o tym mówił. A propos tego pytania, ja myślę, że najlepiej to będzie, znaczy jak będzie, to też pewnie nikt nie wie do końca. Natomiast jeżeli mógłbym się posłużyć taką metaforą czy cytatem z Szekspira, wybaczcie, piekło jest puste, wszystkie diabły są w Polsce. To, co tylko może się wydarzyć najgorszego, to się wydarzy i nie spodziewajmy się czegoś, że będzie jakaś taryfa ulgowa. Po prostu to jest walka o życie, bo przerwanie Sejmu powoduje przerwanie komisji śledczych,
no i różnych ciągów technologicznych. Ja się trochę dziwię, bo aparat, być może coś, czegoś nie wiemy, ale policja i wojsko i pozostała część jest już w rękach obecnie rządzących. No jak wiemy, jest tylko jeszcze prokurator Barski z palcem środkowym na szańcu, no ale nie wiemy, jak głęboko jest gręgolada posunięta. W związku z tym to jest straszeńce, natomiast tu i teraz to się dzieje, a za 2 miesiące, za 5, może będzie inaczej. Pytanie do pana Oczkośka. Macie jakiś Oczkosiek? Oczkosia, a ja źle przeczytałem, prawda? Nie, to bardzo ładnie akurat. Oczkośka zrobiłem tak. Sobie? Przepraszam się. Wiesz, niby dzięki okularom miało być lepiej i cholera, nie bardzo. Marcin Grabarczyk, pytanie do pana Oczkosia. Czy pan Oczkoś uważa, że PiS potrafi w narrację i robi to profesjonalnie w przeciwieństwie do koalicji? I jak to wytłumaczyć koalicji? No uważam, że tak, że to oczywiście jest jakiś wycinek i ktoś powie, no do wąskiej grupy, ale oni potrzebują wąskiej grupy w tej chwili. Oni nie potrzebują całości społeczeństwa, oni nie grają o wybory w sensie, że jest kampania wyborcza, chcą wygrać wybory. Pierwszy taki był moment, że byli w szoku, natomiast teraz budują spójną narrację, o której rozmawialiśmy dzisiaj cały czas i uważam, że lepiej potrafią to robić. Nie znaczy, że to pochwalam, bo to jest tempa propaganda, natomiast teraz pojawiają się posłowie wszędzie, gdzie tylko mogą i jadą ten sam przekaz. Albo o pułkowniku Sienkiewiczu, albo właśnie o tym, że państwo jest mafijne, to codziennie się coś dzieje. Raz trafiają, raz nie. Nie widzę czegoś takiego po stronie rządzącej, żeby to była jakaś spójna narracja. Być może popełniany jest ten sam błąd, chociaż bym zdziwił się akurat w przypadku Donalda Franciszka Tuska, że to, co było ze Smoleńskiem. Tusk, jak normalny, zdrowy człowiek, powiedział, zostawcie, to jest tragedia narodowa, prawda się obroni. No to widzieliśmy, jak Antoni Macierewicz obronił prawdę. W związku z tym, jeżeli teraz koalicja liczy, że im dalej będzie od wyborów, tym się to ułoży i ludzie zobaczą prawdę, to ja się zgadzam, bo tak może być, ale musi być to dalej. Bo na razie nie ma dalej od wyborów. Michał Staniszewski też nas pozdrawia. W środę Bodnar wniosek w Sejmie o zabranie immunitetu okupującym TVP. I jeszcze tego samego wieczoru policja przenosi ich do aresztu. Da się? Znak zapytania. No nie wiem, czy nie, bo tam jest bardziej złożona sytuacja. Tak, paru funkcjonariuszy nie są posłami. Tak. Myślę, że to prąd, gaz i woda ciekawsze to jest. Tak. Mazjac przesyła nam super naklejkę. Bardzo ci dziękujemy. Mariusz Migas. Kiedy prokuratura odwiedzi parafię po dokumenty pedofilów? Mariusz przesłał nam pozdrowienia i takie pytanie. Jak się zmieni prokuratura? Jak się zmieni prokurator krajowy? Tak jest. Ostatecznie. No i parę jeszcze innych tam oczywiście. Tak. Ale są na to widoki. Oby nie były... I chyba też widać determinację w Komisji do Spraw Pedofilii. Gdzieś widziałem wypowiedź nowej przewodniczącej o tym, że... Myślę, że się zmieni. Że jakby jest świadomość tego problemu. Pamiętajmy też, żeby nie było. Ja nie mam tutaj pretensji, że coś jeszcze nie zadziało, bo to są 3 tygodnie, nie ma jeszcze miesiąca, odkąd jest rząd. 13 grudnia, pamiętajmy, był zaprzysiężony rząd. Także ja rozumiem, że już wszystkie 100 konkretów nie może być wykonane. Natomiast teraz jest najważniejszy tydzień dla tego rządu i dla całej koalicji może tak, wolnościowej, bo teraz się okaże, czy ludzie im zaufają. Jest walka o rząd dusz, a nie tylko o prawo. A ja chciałbym powiedzieć jeszcze dwie rzeczy dosłownie. Przypomnieć wypowiedź Mariusza Kamińskiego z 2015 roku i to ostatnie zdanie w tej kwestii, ale on wtedy powiedział coś, co można było uznać za stwierdzenie uczciwego obywatela, który jest politykiem, ale nie chce nadużywać swojej pozycji. Powiedział w 2015 roku, że nie interesuje go akt łaski, że chce pełnego uniewinnienia. Z tego prawa łaski skorzystał, zanim do tego uniewinnienia mógł dojść, a w ogóle, jak się okazuje, do uniewinnienia nie doszedł. I powiedziałeś mi, Rek, o tym, że trochę w formie żartu, że jakbyś został skazany, to ty nie przyjmiesz tego wyroku, się z nim nie zgodzisz. Myślę, że dzisiaj obywatele, jeśli się ta sprawa zakończy tak, mówię zupełnie szczerze, że dwóch skazanych prawomocnie ludzi nie trafi do więzienia ze względu na ten cały galimatias, to będzie jasny sygnał, ale nie tylko do Mirosława Oczkosia czy Tomka Sekielskiego, ale także do poważnych struktur grup przestępczych, do innych ludzi, że wyrok nic nie znaczy w Polsce. To znaczy, może rzeczywiście sędzia każe iść do więzienia, ale do tego więzienia nie trzeba iść, ponieważ mamy przykłady z najwyższych szczytów, które to pokazują. Zresztą to będzie naprawdę tak niesprawiedliwe, to znaczy
W Polsce mamy tak duży dziś problem z uczciwością przy różnych sprawach prokuratorskich, także przy procesach, także z postawą sędziów niestety, którzy sędziowie w Polsce po prostu na potęgę wsadzają ludzi do aresztów tymczasowych i to niestety jest ogromny grzech nie tylko pisowskiej prokuratury, ale także sędziów. 200% wzrostu aresztów tymczasowych w Polsce, bo wystarczy, że ktoś powie, że Tomek Sekielski coś ukradł i to wystarczy, żeby Tomka Sekielskiego w Polsce na 3 miesiące posłać do aresztu. Ludzie później dostają rekordowe odszkodowania za te pobyty w areszcie. Pobiliśmy wszelkie rekordy, to wszystko fundacja, Helsińska Fundacja pokazuje. Dzieją się te wszystkie niesprawiedliwości każdego dnia w Polsce. Mamy Kamińskiego i Wąsika, którzy mają prawomocny wyrok. Sprawa jest zakończona. Tu nie ma o czym tak naprawdę rozmawiać. Sprawa jest zakończona, nie mieli wcześniej immunitetu. Sprawa się potoczyła. Ułaskawić ich można dzisiaj, a nie przed wyrokiem. To wszystko jest, bardziej powinno być oczywiste niż się wydaje. Ale jeśli rzeczywiście klasa polityczna szeroko patrząc doprowadzi do tego, że ci ludzie będą z uśmiechem występować w telewizji, w Sejmie, to będzie sygnał do każdego obywatela, że wyrok nic nie znaczy. A jeszcze słówko, bo nie zgadzam się z Mirkiem co do oceny tej komunikacji PiS-u. To znaczy ja mam wrażenie, że od czasu wyborów to jest Jarosław Kaczyński i partia, która kompletnie się z tej porażki nie może wybudzić. Oczywiście, że to są te sformułowania, które znamy z tych wszystkich lat, które gdzieś tam utwierdzają ten elektorat, ale ja myślę, że oni popełniają ten błąd, że używając już w tej chwili tak ogromnych słów, to wpadną po części w to, co był, przynajmniej w mojej opinii, komunikacyjnym problemem opozycji przez te 8 lat. To znaczy, gdy politycy opozycji, wiesz, chodzili do TVP Info i do innych programów i mówili, że państwo się skończyło, że nie ma demokracji, że jest dyktatura, wszystko jest niekonstytucyjne, to widać było, że komunikacyjnie to nie działało, bo ludzie widzieli, że jednak sprawy się toczą do przodu, otrzymywali programy społeczne i ta komunikacja. I wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj, mówiąc o końcu państwa, o tym pułkowniku policyjnym państwie, też doszło do takiego momentu, że zaraz im zabraknie słów. I Jarosław Kaczyński, który dzisiaj jest już w zupełnie innej rzeczywistości, bo uważam, że od strajku kobiet i już się bardzo wyraźnie w Polsce zmieniło to, co Tomek czytałeś, to znaczy, że para nas dzisiaj ogląda i spędza razem czas oglądając politykę. Mamy rekordy oglądalności na YouTubie, mamy zupełnie nowych wyborców i Jarosław Kaczyński, oglądany przez 1 milion ludzi na YouTubie, znowu wychodzi i kogoś obraża. Wygląda to wszystko tak fatalnie, ci politycy wyglądają tak komicznie. Elektorat Prawa i Sprawiedliwości to są ludzie starsi, tych nowych to w ogóle już widzieliśmy po tych wynikach tamtych wyborów, oni tego kompletnie nie kupują. Ja myślę, że oni popełniają ciągle bardzo dużo błędów i nie twierdzę, że komunikacja opozycji jest jakoś doskonała, bo mam wrażenie, nie wiem, czy to tam dzisiaj Mirek powiedziałeś, czy gdzieś między słowami, czy tam Tusk właściwie trzyma tę komunikację, zwłaszcza w tych najtrudniejszych tematach, które zawsze załamywały ten obóz, bo nie? Uchodźcy, jakikolwiek takie tematy. Tematem, natomiast Kaczyński nie wydaje się dla mnie być jakiejś dobrej formy. Ja, żeby było jasne, to nie jest jakiś mój podziw, natomiast ja staram się to analizować, że zajmuję się tym 20 kilka lat, analizować to w sensie technicznym, to znaczy jak to się dzieje, bo to rzeczywiście, zobacz, przy takim nakładzie środków sił na wybory okazało się, że komunikacja negatywna na Tuska nie dała efektu, tak? Bo to o to głównie chodzi. Natomiast w tej chwili Jarosław Kaczyński, który się pogubił rzeczywiście i bardzo źle znosi tą porażkę, czy oddanie władzy, to zmieniło się w ostatnich 5-8 dniach, naprawdę, zwróćcie uwagę. To jest może bardzo wąsko, ale oni potrzebują teraz wąskiej grupy, bo mają ludzie przyjechać, są przywożeni, przymuszani, przekupywani, czy tam szantażowani, bo czytaliśmy to dzisiaj, bo musi być jakiś efekt. No miliona nie zrobią, nie? Bo to w ogóle nie ma takiej opcji, ale musi być jakiś efekt, że przyjedzie tam jakaś grupa ludzi, która będzie walczyła o wolność w Polsce i o media. Nie ma emocji, nie ma takiej grupy najwierniejszych nawet wyznawców PiS-u, którzy przyjadą bronić jakiejś telewizji. Naprawdę. To tylko ojciec Rydzyk w pewnym momencie dziejowym był w stanie zgromadzić jakąś tam część, zresztą skarżąc się przy tym wcześniej na Zachodzie, w Europie. Tutaj nie ma takiej emocji. Nikt nie będzie bronił reżimowej TVP. Milionerów z TVP nikt nie będzie bronił. Dokładnie. Milionerów z TVP nikt nie będzie bronił, bo musiałby na głowę upaść. Dlaczego, jak czytam, bo tam Solidarność też się podobno angażuje w to, żeby przyjechać. Dlaczego ci działacze Solidarności nie chcą przyjechać? Bo jak oni usłyszeli, że Adamczyk w 8 miesięcy zgarnął 1,5 bańki, tak jest. To oni mówią, chyba na głowę upadłeś. No. Ja będę jechał go bronić? No właśnie o to chodzi. I dlatego trzeba zbudować inną emocję. I tu nie chodzi o krytykę czy pochwałę. Po prostu tak się to odbywa w przestrzeni. Dużo rzeczy byłoby prostszych, gdyby ktoś z nami rozmawiał. Tak? Mówił, słuchajcie, jest tak, tak i tak. Ja mówię, daję sobie jeszcze też, jako, bo to moja cierpliwość taka no, z pozycji takiej, powiedzmy, fachowej, tak, że są 3 tygodnie minęły, to jest mało czasu, ale
za chwilę powinno być, ludzie powinni mieć widomy znak, ponieważ dwa miesiące PiS przeczołgał swoich wyborców, znaczy wyborców wtedy opozycji, nie dał się nikomu nacieszyć ze zwycięstwa. Zwróćcie uwagę, to jest rzucanie gówno w wentylator non-stop. Ludzie są zmęczeni. Większość ludzi naprawdę nie chce polityki na co dzień tam odbierać, analizować, tylko chciałaby normalnie żyć. A PiS ma tą właśnie, i tu ja upatruję upadku tej partii w tym, że jest za dużo bodźca. Natomiast na ten krótki czas to może dać jakiś efekt. O to mi tylko chodzi. Bo w dłuższej perspektywie, jeżeli się utrzyma, czyli Hołownia utrzyma ciśnienie i koalicja się obroni i pokaże, że prawo musi działać, nawet na najważniejsze osoby w państwie właśnie, a właśnie głównie na najważniejsze osoby w państwie, żeby było od góry, to wtedy ludzie zaczną się zastanawiać, że rzeczywiście, bo my żyliśmy w Matrixie, to jest Matrix wszystko, jakaś izba, która nie istnieje, jakiś neosędzia, tam jakieś cudawianki, jakaś pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, która odbiera pocztę, to dla mnie to jest science fiction, słuchajcie, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego wpada na podawczym, pokaż mi tutaj zeszycik, o to dla mnie, a to nie dla mnie. To jest chore. No ale wiemy, jak pani Manowska dostała tę fuchę. No, no ale to no, tak się dzieje na każdym szczeblu. No, wiesz, to... Zuzaka nas pozdrawia, przysyła super naklejkę. Zbigniew Kozłowski też. Anna Ansant. Julia Szacun, dla ciebie zatem. Julia, Anna cię pozdrawia. Rawimir. Ładnie. Rawimir? Rawimir. Rawimir. Rawimir Dit. Rawimir. To takie, pozdrawiamy Radomie. Rawimir przesyła nam super naklejkę, dzięki. Maszyk, czy 11 może nas czekać szturm na Kapitol? To jest szturm na Kapitol w cudzysłowie. Tak. Ale widzicie, ja widzę Jarosława Kaczyńskiego z gołą klatą i z tym bizonim nakryciem głowy. To marzenia mogą się nie spełnić. Nie, to ale, nie sam Jarosław. Ale już to minister Czartek Rejra. Już albo to Terlecki. Widział, albo Terlecki. Terlecki, no. Jeszcze 20 lat temu tak, ale teraz myślę, że raczej... To może Czarnek. No tak, ja go widzę w tym akcji. Pasuje mu, zresztą te rogi mu pasują. Kaśka nam przesyła pozdrowienia. Spóźniłam się, więc jak już było to mówione, to dajcie znać, co panowie myślicie... O Kamińskim i Wąsiku. Nie, na pewno nie. Co panowie myślicie o konferencji marszałka Hołowni w kwestii Kamińskiej i Wąsik? Pozdrawiam. No, czyli o to, tak. A to szła, przegadaliśmy, Kasiu. No, jest po prostu... Tutaj ze strony Mirka, Mirek trzyma kciuki, żeby marszałek Hołownia wytrzymał ciśnienie. Przejdzie chrzest polityczny, bo jeszcze nie tak przeszedł. Jest. Jennifer Gill przesyła nam Happy New Year, gang. Best wishes from Canada. Thank you for your great programs. From hooligans. Barbara S. Super trio, pozdrawiam serdecznie, dzięki. Paw Wasz, super naklejka, dzięki. Beata Trybuła, też super naklejka, dziękujemy Bato. Marcin B. Czy myślicie, że Kamiński i Wąsik będą celowo o ściany obijać? Nie, będą się celowo o ściany obijać w więzieniu, aby potem mówić, że ich tam biją, że są więźniami politycznymi. Marcin, więźniem politycznym jest ktoś, kto jest skazany za poglądy, na przykład poszedł na manifestację przeciwko władzy. Albo krzyczał Lech Wałęsa i go zatrzymywano. Albo wywożono kobiety poza miasto. Nie będą więźniami politycznymi, bo skazano ich za przestępstwa pospolite. Tak. A tam no, nie chcę się zastanawiać, no, jak oni się będą zachowywać w tym więzieniu. Mam nadzieję, że im się krzywda nie stanie w więzieniu, jeśli trafią. Daniel Jasiak przesyła nam super naklejkę. Piotr K. A co jeśli PAT odmówi podpisywania jakichkolwiek ustaw ze względu, że głosowanie Sejmu jest wadliwe ze względu na brak Kamińskiego i Wąsika? Też rozmawialiśmy o tym. No to by było dziwne. To nie ma znaczenia. Tak, naprawdę, tak, no. Tak. Anna Janecka przesyła nam super naklejkę i ostatnie super pozdrowienia od Sławcio. Sławcio tak napisane chyba. Wiesz, po prostu te niki są... Ja przepraszam. Ale jesteśmy pod wrażeniem twojej społeczności, to w ogóle bardzo fajnie. Szczerze, się widzi, że panowie ludzie... w studiu, jedno pytanie. Wierzycie, że Wąsik i Kamiński trafią na jeden dzień za kraty? Na jeden dzień chociaż. Ja już powiedziałem, uważam, że oni trafią na dwa lata, czyli na rok, ponieważ po połowie wyroku będą się ubiegać o zwolnienie. Jest ten też oczywiście gdzieś w tle taki, trochę tego dotknęli nasi obserwujący, ten kompletnie bałamutny argument, który jest powtarzany przez tą propagandę. To znaczy, że oni, że to jest kara za walkę z korupcją, którą oni podejmowali. To jest bałamutne dlatego, że okej, okay, to znaczy ja teraz kłamstwo, nie, ale ja teraz nie twierdzę, bo oni kłamstwo, oni byli, stali na czele służb specjalnych, robili swoją robotę, ale
to tym gorzej. To znaczy tym gorzej, jeśli powierzyliśmy ludziom walkę z korupcją takim, którzy dopuścili się własnego przestępstwa, ale tak, bo w ogóle o tym też, a być może też Tomek w innych programach o tym mówiłeś i teraz już na pewno nie mam na to czasu, ale tło tej sprawy, to znaczy oni wygenerowali fikcyjną sytuację po to, żeby ktoś popełnił przestępstwo, czyli wodzili na pokuszenie, przekroczyli uprawnienia, tak nie wolno po prostu robić. I ja myślę też, że gdyby to było tak, że każdy obywatel, każdy może tak stricte, wiecie, zobaczyć odtworzenie tej całej sytuacji, postawić własne nazwisko w miejsce tych, którzy zostali poddani tej prowokacji, to naprawdę by nie budziło wątpliwości. Ja naprawdę poza wszystkim, nawet gdybym się na chwilę chciał wczuć w umysł kogoś, kto czuje pewną jakąś niesprawiedliwość, na przykład jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, ja to w pełni szanuję, bo może być takie, oczywiście, że może być takie skojarzenie, że to są czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, dlatego ten system, wiecie, trzeciej RP tutaj ich wsadza teraz do więzienia, ale nie, no właśnie, ja nie wierzę w ogóle, to w ogóle nie ma miejsca na spisek, to znaczy to było wnikliwe śledztwo prokuratury. 16. Ja naprawdę uważam, powiem wam szczerze, uważam, że sędziowie pierwszej instancji i także drugiej, dla świętego spokoju, oni naprawdę by nie dali tego bezwzględnego więzienia. To znaczy, jeśli by uważali, że to było pewne nadużycie władzy, daliby niższy wyrok i tak dalej. To znaczy, ta sprawa naprawdę świadczy o tym i działanie prokuratury, i sąd pierwszej instancji, i drugiej instancji, że to było naprawdę grube przekroczenie uprawnień i naprawdę życzmy sobie polityków, którym nigdy więcej nie przyjdzie do głowy takie działanie. Ale znowu wracamy trochę do Gowina. Niech on w takim razie powie, co się robi z politykami czołowymi, którzy chcą opuszczać rząd. Iwi ABC napisała, miałam oglądać Breaking Bad, ale wygrywa Ekstra Trójka z doktorem De Niro. Skąd tak sywa doktor De Niro? Nie wiem. Ale jak Mirosław jest De Niro. Ale słuchajcie, bo to jest tak, że... ja jestem Al Pacino, a Tomek? Musi zawitać. To oczywiste raczej. Wiesz co, myślę, że ułaskawienia może nie być jeszcze z jednego powodu, że... czekamy na to, że zostaną skazani w Pegasusie i wtedy ułaskawi ich za wszystko, jeżeli do tego dojdzie w czasie jego prezydentury jeszcze. To się klei bardzo mocno do tego, nie? Nie. Nie musi czekać, nie. Może ułaskawiać seryjnie. No właśnie, ułaskawienie jest do każdego konkretnego wyroku. Tak, to po pierwsze do konkretnego wyroku, a po drugie no, prezydent uważa, że wystarczy, żeby był akt oskarżenia już ułaskawi ich, no więc musi czekać na wyrok. Ale znowu wracamy do immunitetu i w sumie nie wiadomo, czy oni powiedzą, czy nie mają. I jeszcze, Mariusz Migas przesłał nam pozdrowienia i pytanie, czy uciszą Gowina jak Lepera? No, oby nie. No, oby nie. To jest strasznie trudny wątek i bardzo bolesny, ale to Jarosław Gowin przecież wprost również wysyłał sygnały, że był w dramatycznej sytuacji, która groziła mu utratą życia. Już mam rozszyfrowane. Alina rozszyfrowała. To nie... Ja źle przeczytałem doktor De Niro. To jest doktor De Miro. Ale to fatalnie, bo już uwierzył w Scorsese i w Pacino i taka przykrość. Nie, po prostu. Ach, jakbyśmy to podali. Było mi żal, że to ty jesteś De Niro. Jakby tutaj gdzieś na pasku wyświetlał się numer telefonu do doktora Oczkosia, wiem, to rozgrzałby się chyba po programie. Czy nie powinieneś pójść do okulisty, skorygować okulary? Dioptrię w sensie, bo... Słuchaj, nie zaczynajmy. Nie zaczynajmy. Design jest piękny. Słuchajcie, nie zaczynajmy tej dyskusji o okularach. Założyłem je dzisiaj specjalnie dla mojej mamy, którą kocham. Słusznie, pozdrawiamy. Której nie chcę denerwować, że nie noszę okularów. Więc proszę, nie kontynuujmy tego, czy one są dobre, czy odpowiednie szkła, czy nie. Dobrze? Dobrze. Okay? Tak, temat zamknięty. Tak. A zamyka go Tomasz Szy, przesyłając nam super naklejkę. Dziękuję Januszowi Szwertnerowi, redaktorowi naczelnemu. Bardzo dziękuję. A możemy się tak umówić, że już na przyszłość, jeśli się spotkamy, to już będziemy zawsze mówić doktor De Miro? De Miro, tak, jest super. Możemy przyjąć, że Mirku, już... Chcecie, żebym nie przychodził. Nie, chcemy, żebyś przychodził. Dzięki serdecznie. Wielkie wam, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy, życzymy dobrej nocy. Za tydzień ich nie będzie, ale będą też super goście. I będzie super, super, super ciekawie. Gorąco was pozdrawiam. Od poniedziałku, pamiętajcie, do piątku Studio Wyborcze o 21:00 live. W poniedziałek Karolinka. Tak jest, Karolina Opolska, więc już się na nią szykujcie. Ja pewnie znowu piątek, piąteczek, piątunio. Wszyscy idą się bawić, a ja do pracy. Taki już los mój, niestety. Kłaniam się nisko. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.